Minęła godzina 16. Pragnę wszystkich bardzo serdecznie powitać na 6. gminnym konkursie piosenki patriotycznej Ojczyznę Wolną Kocham i Szanuję, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa imienia Armii Krajowej w Kaczkowie. Konkurs ten swym patronatem honorowym objął poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Jan Dziedziczak oraz burmistrz miasta i gminy Rydzyna pan Kornel Macherek. Konkurs towarzyszy obchodom 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz święta patrona Szkoły Podstawowej w Kaczkowie. W szczególności pragnę powitać przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny pana Romana Skibę, współpracownika posła Jana Dziedziczaka pana Marcina Rostowskiego oraz radnych i sołtysów. Równie serdecznie witam jury, rodziców, przybyłych mieszkańców oraz nauczycieli. Witam też przedstawicieli lokalnych mediów. Najserdeczniej jednak witam wokalistów z przedszkola w Rydzynie i Kaczkowie oraz solistów ze szkół w Dąbczu, Rydzynie i Kaczkowie wraz ze swymi opiekunami. Dzisiejszy konkurs składał się będzie z trzech części. W pierwszej wystąpią przedszkolacy, następnie uczniowie klas 1-4, a po nich klas 5-8. Konkurs poprowadzi pani Hanna Brudka, obsługę muzyczną zapewni pani Kinga Murawska. Chciałabym przedstawić jury, które w składzie Bonifacy Skrzypczak, Rady Miejskiej, przewodniczący jury. Marcin Rostowski, przedstawiciel posła pana Jana Dziedziczaka. Ksiądz Piotr Derda. Pani Julia Wolska. I pani Angelina Szeląg, sekretarz jury. Jury wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach, którzy walczyć będą o statuetki ufundowane przez burmistrza miasta i gminy Rydzyna oraz nagrody rzeczowe, których sponsorami są gmina Rydzyna, Agromix, biuro poselskie posła Jana Dziedziczaka, radny Rady Miejskiej Bonifacy Skrzypczak, przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Koltrans Arkadiusz Szmek, salon Evelyn Laszys Eweliny Kochanek, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kaczkowie, PKP, PKO, wydawnictwo MAS, Archiwum Państwowe w Lesznie, Zakład Karny w Rawiczu oraz Karol Dębicki, radny Rady Miejskiej w Rydzynie. Dyrektor wspominał, że laureaci konkursu wystąpią podczas święta patrona szkoły w Kaczkowie w dniu 9 listopada. Będzie nam bardzo, bardzo miło Was gościć w tym wyjątkowym dla nas dniu. Moi drodzy, zachęćmy wszystkich solistów oklaskami, bo za chwilę zacznie się ta część najważniejsza. Jako pierwsi... Życzę Państwu wielu wrażeń, emocji, słuchając pięknych pieśni patriotycznych. Zaczynamy od najmłodszych, oni są najmniej, że tak cierpliwi. Także za chwilę zapraszam. Maja Zimna zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pierwsza kadrowa. Raduj się serce, raduj się dusza, ty pierwsza kadrowa. Oj, da, 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 kompanie, kompanie.
Julianna zaśpiewa piosenkę Małego Patrioty. Zaśpiewa piosenkę pod tytułem Co to jest niepodległość? Się udało i
Amelia zaśpiewa piosenkę pod tytułem Rozkwitają pąki białych róż. Taki kraj.
dzieci z przedszkola w Rydzynie oraz w Kaczkowie. A teraz starsi troszeczkę, bo kategoria klas 1, klasy od 1 do 4. I jako pierwszy wystąpi przed Państwem Wiktor Mrozek. Może ono zna.
tytułem Sanitariuszka Małgorzatka. Kukają, kukają, już pani kukają.
piosenkę pod tytułem My Pierwsza Brygada. Piechota. Piechota ta szara.
niepodległość. Się udało i zagrabili Polskę całą.
piechota. Zacząć konkurs, bo nasi soliści już pewnie troszeczkę się niecierpliwią. Przed Państwem za chwilę wystąpią uczniowie klas 5, 6, 7 i 8 ze szkół podstawowych gminy Rydzyna. Nadia zaśpiewa piosenkę pod tytułem Dziewczyna z granatem.
rękawicy strzał. Warszawa jeszcze się broni, weź mi łatwiej Filipinki. Zawleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa o wolność, o honor, o kraj. Tytułem Biały Krzyż. Gdy zapłonął nagle świat, my z drużami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych Czerwone magii na Monte Cassino.
jak ci samosiery szaleńcy, jak ci spodrogi dny sprzed lat. Runęli impetem szalonym i doszli, i udał się szturm, i sztandar swój biało-czerwony zatknęli na druza wśród mur. Czerwone paki na Monte Casino zamiast rosy biły polską grę. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był mnie. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i tylko maki na Monte Casino czerpić się będą, bo słonki wzrosną krwi. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? Tam Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód, im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się mierzy. Historia ten jeden ma błąd. Czerwone maki na Monte Casino zamiast rosy biły polską grę. Po tych makach przed żołnierz i giną, lecz od śmierci silniejszy był mnie. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i tylko maki na Monte Casino czerwić się będą, bo z Polski wzrosną krwi. I tylko maki na Monte Casino czerwić się będą, bo z Polski wzrosną krwi. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z mur. I poszli szaleni zażarci i poszli zabijać i przez ogień straceńcy, nie jeden z nich dostał i padł. Jak ci samosiery szaleńcy, jak ci spod rokitny sprzed lat. Runę
piosenkę pod tytułem Powrócisz tu. Mamo. Thank you.
się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za chorą nasz. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba ciesz się tak jak ja. Serce ma w piersi rozkołatanie, serce mi dziś tak cudnie gra. Dziś idę walczyć, mamo, może wrócę więcej. Może mi przyjdzie poraz tak samo jak tyle tysięcy tysięcy. Może mi piosenkę pod tytułem Taki kraj. Piosenkę pod tytułem Orzeł Biały.
dziecko Virtuti dostanie. Niech orzełkiem na czapce się cieszy. Nie chciałby, żeby dzieci walczyły. Nie chciałby, by co gra umierały. Lecz powstrzymać ich nikt nie miał siły. Same sobie broń zdobyć umiały. Ile orłów sprzedano zbyt tanio. Ile orłów sprzedano zbyt drogo. Cena prawdą umarłych zostanie. Żywi z bólu rozliczyć się mogą. A na scenę zaproszę chór szkolny. Za chwilę Państwa także zaproszę do wspólnego śpiewania.
Dziewczęta, zapraszam na scenę. Szanowni Państwo, pieśni patriotyczne są śpiewane głównie podczas świąt narodowych. Często przybierały formę marszową, gdyż śpiewali je żołnierze idący na front. Pieśni patriotyczne zajmują ważne miejsce w kanonie twórczości polskiej muzyki. Są znane i młodszym, i starszym. Poprzez melodię i patriotyczne teksty pieśni przypominają o ważnych wydarzeniach w historii Polski, ale także o tęsknocie za wolnością lub członkiem rodziny, który walczył na wojnie. Pieśni stanowią także muzyczny pomnik dla bohaterskich polskich żołnierzy walczących za ojczyznę. Dlatego teraz zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wspólnego śpiewania. Thank you.
bo jury jeszcze obraduje, ale ja może, proszę Państwa, podziękuję opiekunom, za nauczycielom, za przygotowanie dzieci i uczniów do tego konkursu. Dziękuję Pani Agacie Borkowskiej, Pani Monice Glapiak, Pani Monice Kirszke, Panu Marcinowi Klejberowi, Pani Marcie Linkę, Pani Katarzynie Sikorskiej, Pani Agnieszce Krumskiej, Pani Marii Kowalczyk, Pani Anecie Kołacie, Pani Kornelii Moderskiej, Pani Beacie Musielak, Pani Benicie Zarębie i Pani Małgorzacie Wilczyńskiej. To im bardzo serdecznie proszę przekazać swoim opiekunom te podziękowania. Jeśli ci opiekunowie, nauczyciele są na sali, to bardzo prosimy o podejście. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj przewodniczyć komisji w tak zaszczytnym celu jak konkurs, gminny konkurs piosenki patriotycznej. Po pierwsze chciałbym w imieniu Pana Burmistrza i całej Rady Miejskiej Rydzyny podziękować Panu Dyrektorowi za cenną inicjatywę i za kontynuowanie od 6 edycja, tak? Panie Dyrektorze, 6 edycja i chyba wszystkich 6 byłem. Ja to również serdecznie dziękuję, że miałem przyjemność być w tej komisji i tutaj wspólnie, tak powiem, no, ustalać te wyniki. Konkurs był bardzo, poziom bardzo wysoki. Uwierzcie Państwo, że wybrać 3 osoby to naprawdę granicy z cudem i trudno nam było zrobić, ale zrobiliśmy to niestety. Muszą być pierwsze 3 miejsca dla najlepszych, ale wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy. Wszyscy bardzo pięknie śpiewali. Cała tutaj nasza piękna młodzież i dzieci z naszej gminy. Pozwólcie Państwo, że odczytam. Zacznijmy od grupy najmłodszej. I tak, pierwsze miejsce i prosimy o wystąpienie Eweliny Hasińskiej. Super. Drugie miejsce dla Amelii Nowickiej. I trzecie miejsce dla Mai Ślęcak. Jakuba Bartkowiaka, zapraszamy. I teraz 5 minut dla prasy. Dyplomiki trzymamy przed sobą, pokazujemy. Dziękujemy bardzo. To może przejść tutaj sobie na tą prawą moją stronę. Tak, tutaj. Nie schodzimy ze sceny, stoimy na scenie. Tutaj zapraszamy. Teraz pozwolimy grupie starszej. W kategorii klas 1-4 pierwsze miejsce zajęła Alicja Brink. I oczywiście w imieniu Pana Burmistrza wręczamy statuetkę.
Drugie miejsce Amelia Strzelczyk. Zapraszamy. Trzecie miejsce Maja Fischer. Teraz mamy za udział dla Klary Andrzejewskiej. Zapraszamy serdecznie. Dla Magdaleny Kuleszy. Zapraszam serdecznie. Wiktora Mrozka. Zapraszam serdecznie. Ameli Szabały, przepraszam. Julii Urbanowicz, zapraszam serdecznie. I Magdaleny Urbanowicz, zapraszam. Pięć minut dla prasy, proszę tutaj. Brawo. Proszę przejść również na bok. Kategoria najstarszy, kategorii 5-8. No tutaj mieliśmy naprawdę bardzo duży dylemat, żeby wybrać pierwsze miejsce. Dwie osoby zaśpiewały przepięknie, można powiedzieć. Ale jury zdecydowało, że pierwsze miejsce dla Kamili Piechowiak. Zapraszamy. Aniu, zaśpiewałaś równie pięknie. Zapraszam serdecznie. Anna Prała. Oczywiście drugie miejsce. I trzecie miejsce dla pana tam stającego. Stanisława Brinka. Zapraszam. I za udział dla Anny Rakowskiej. Zapraszam serdecznie. Dla Julii Piecuch. Natalii Kubickiej. Zapraszam serdecznie. Przepraszam, poprawimy. Przepraszam bardzo. Dla Gabrieli Urbanowicz. I dla Julii Ślęzak. Zapraszamy serdecznie. A mamy jeszcze nagrodę specjalną. Szukamy. Julianna Matuszewska, zapraszamy serdecznie. Piękne
piękny jakby pokaz na scenie za tą flagę, za barwy narodowe, dla niej również specjalne wyróżnienie. Ja mam jeszcze upominki do szkolnych bibliotek. Jest rok stulecia niepodległości. Ta niepodległość na nas nie spadła z nieba. Myśmy musieli o nią walczyć. Nie tylko w roku 1918, ale i długo, długo przed i również po. Dlatego chciałem do szkolnych bibliotek, myślę, że przydadzą się te książki, przekazać książkę pani Barbary Ratajewskiej, polscy mieszkańcy powiatu wschowskiego w walce o zachowanie narodowej tożsamości w pierwszej połowie XX wieku. Także proszę przedstawicieli szkół z Rydzyny, z Dąbcza i z Kaczkowa i przekażcie to do szkolnych bibliotek. Także bardzo proszę. Gratuluję wszystkim występów. Nie byłoby tego sukcesu bez waszych wychowawców, nauczycieli muzyki i bez waszych rodziców, którzy pewnie was te pasje rozwijają i którzy dzisiaj was tutaj bardzo mocno wspierali. Cieszę się, że nie byłem tutaj dzisiaj przy tym stole, bo było na pewno bardzo trudne zadanie do rozwiązania. Ktoś musiał wygrać, ale nikt nie przegrał. I to jest właśnie cenne w tym konkursie, że nie ma przegranych, wszyscy wygrywają. I nie chodzi mi tutaj o nagrodę, ale o to, że wiecie, jak się zachować, wiecie, czym jest patriotyzm i potraficie go okazać, śpiewając piękne pieśni. Także tego wam wszystkim bardzo mocno gratuluję. Przepraszamy, sprostowanie, nowy dyplom, żeby było wszystko tak, jak powinno być dla Nadii Kubickiej. Dwie rzeczy jeszcze. Pierwsza, bardzo bym prosił rodziców zwycięzców, tak? Jeżeli chodzi o Kaczkowo, to nie ma problemu, natomiast zwycięzcy z kategorii przedszkola i klasy 1-4, bardzo proszę, żeby zostali. Chcielibyśmy, żeby wystąpili na naszym święcie patrona jako właśnie laureaci. Myślę, że to będzie dodatkowe wyróżnienie, a dla was okazja do zaprezentowania się wśród całej naszej szkolnej społeczności. Tak jak już wspomniałem, mamy też podziękowania dla nauczycieli, którzy przygotowywali was do tego konkursu. Wiem, że raczej niewielu jest ich dzisiaj, także prosiłbym, żeby po prostu uczniowie odbierali i przekazali to swoim nauczycielom muzyki, bo przypuszczam, że to przede wszystkim byli oni. I tak podziękowanie dla pani Marii Kowalczyk. Dla pani Małgorzaty Wilczyńskiej. Dla pani Agaty Borkowskiej. Dla pani Moniki Glapiak. Dla pani Kornelii Moderskiej. Dla pani Anety Kołaty. Pani Benity Zaręby. Dla pani Moniki Kirszka. Dla pani Marty Linka. Dla pani Beaty Musiela. Dla pani Agnieszki Krumskiej. Także cieszymy się bardzo, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie, a państwu za przybycie i dopingowanie wszystkich naszych dzisiejszych artystów, bo myślę, że to słowo jak najbardziej do naszych dzieci pasuje. Także wam gratuluję, państwu również. Wszystkiego co najlepsze. I miłego świętowania tej setnej rocznicy, ona już się nie powtórzy.